to co widać, to punkt 207, czyli główny punkt kierowania ogniem 13 baz, zbudowany w latach 51-52. Tam dalej widać 206, czyli schron artyleryjskiej stacji radiolokacyjnej 13 baz, zbudowany w 57. To nie jest warte tego, by się tam wspinać. Haki. Spora przestrzeń. Tutaj kiedyś wchodziliśmy do środka. Lepiej uważać. Przeszliśmy. Tu widać kolejne pięterka i tam światło dzienne. I tu jesteśmy na górze. Drewniana podłoga. Też drzwi na zewnątrz. Zasadniczo niewiele ciekawego. Tu była klapa, widać zawiasy. Jakieś drzwi. Przejście na drugą stronę, a tu główne pomieszczenie. Kolejne drzwi. Najpierw może w lewo. Z lew. Jakieś sanitariaty, tak, klozet. Tutaj coś w rodzaju kotłownia. Dużo rur. Tam jeszcze jedno pomieszczenie. Właściwie to więcej, bo to są kolejne drzwi. Werka. Wszyscy tu imprezował. Jedno spore pomieszczenie, śniadanek, wiecznik. I tu kolejne, niezbyt duże, chyba nawet jest duży wiecznik, a coś nie ma. A tu jest. Gospodarczy pewnie.
byliśmy. Przyszliśmy. O, to jest jeszcze jedno wyjście. To jest naprawdę spore. A tu takie wejście. Będziemy się wspinać. Tu tam nie ma przejścia, trzeba się było przyciskać. Chyba metalowe elementy te, na których stoją, bo beton bity metalem. Tutaj jakieś skrzynki. Drzwiczki do pieca, ale nie wiem co to nie, to na pewno nie był piec, chociaż jakieś sandy, nie wiem, RZA, pokrętło, półeczka. Tutaj byliśmy. Jarzyniówki, półka, jakaś skrzynka, tu kolejna skrzynka. Drzwi są dosyć grube, takie wyjście. Tu jakieś małe pomieszczenie. Chyba było wyjście na ten balkonik. Tam być może jest drabina na dach. Latarnia w tle. Tutaj było to wyjście szyby. Tak, wychodzi na to, że to wyjście na balkon. No to jest balustrada. Też jest drabina, da się wejść na samą górę. Są bardzo blisko siebie. A tu też jest jakieś zejście pomiędzy nimi. Na dachu widać jakieś urządzenie.